Dobry wieczór. Chociaż nie wiem, czy poza wieczorem spotka Was dzisiaj tutaj coś dobrego. Tak czy owak, zapraszam. W zeszłym tygodniu powiedziałem. Gdybyśmy robili zakupy na eBayu, to już niedługo moglibyśmy użyć zdjęcia do wyszukiwania produktów na eBayu, co moim zdaniem jest super. Nie wiedziałem wówczas, o czym przypomnieliście mi w milionie komentarzy i 10 tysiącach wiadomości na fejsie, za które szczerze dziękuję, bez złośliwości, że Chińczycy byli pierwsi. Najpierw był AliExpress, a potem dopiero eBay i na AliExpressie podobno rzeczywiście wyszukiwanie obrazem działa bardzo przyzwoicie. Także potraktujcie to jak sprostowanie i przejdźmy do prawdziwej rewolucji w medycynie. Popatrzcie na ten mały chip. Jest niewielki, ale jego możliwości są niesamowite. Na przykład, przykładacie chip do skóry, aplikujecie materiał genetyczny, który znajduje się w tym roztworze, a następnie podłączacie prąd. Mały prąd, nieszkodliwy dla człowieka, ale sprawiający, że materiał genetyczny wnika w skórę i jest w stanie przeprogramować jej komórki tak, żeby mogły stworzyć na przykład naczynia krwionośne. Brzmi to może mało atrakcyjnie na pierwszy rzut ucha, ale już tłumaczę, o co chodzi. Dotychczas, żeby przeprogramować komórki, trzeba było je najpierw pobrać. Powiedzmy, pobrać komórki skóry, następnie wyhodować komórki, które mogą stworzyć ścięgna i z powrotem wprowadzić te komórki do ciała człowieka. A tą metodą, którą widzieliście przed chwilą, można to zrobić bezinwazyjnie. Co oznacza, że nie tylko lekarze będą mogli w przyszłości... No bo na razie na myszy to zrobili. Nogę myszy naprawili. Także w sumie spoko, no ale to nadal noga myszy. Ale w przyszłości będą mogli uchronić osoby chore przed amputacją i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, dużo bardziej obiecująca jest taka, że będzie można taki sposób stosować wewnątrz ciała, czyli będzie można odbudowywać organy na przykład wewnętrzne w ten sposób, co jest super. I to jest naprawdę bezinwazyjne. Przykładacie chip, aplikujecie DNA, aplikujecie prąd, zabieracie wszystko i tam sobie to działa samo. I po jakimś czasie się naprawia. No to jest super. Mała rzecz, a duża rzecz. A Samsung w tym świecie, który się tak rozwija, nadal sprzedaje telefony z klapką. I mam o to straszny żal do Samsunga, bo robią to tylko w Chinach. A uważam, że taki smartfon, bo to smartfon jest, zasłużył sobie na to, żeby pojawić się w Europie. Po pierwsze ekrany, bo są dwa, po zewnętrznej i wewnętrznej stronie klapki. Oba AMOLED 4,2 cala Full HD. Po drugie dwa aparaty. Po trzecie Snapdragon 821. 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci, slot na kartę microSD. Okej, to nie są parametry typowego flagowca, ale który typowy flagowiec ma dwa ekrany i klapkę? Dupie, dymeś, gówno widziałeś. Możliwe. W każdym razie nie znalazłem tam takiego flagowca. A Samsung, skoro o nim mowa, całkiem możliwe, że w Note 9 przedstawi czytnik linii papilarnych w ekranie. Nie pomyliłem się. Nie chodzi o Note 8, który ma mieć premierę jeszcze w tym miesiącu, tylko jego następcę, który ma mieć premierę nie wiadomo kiedy, no chyba, że Note 8 będzie miał jakieś rażące wady, tak jak jego poprzednik, który wybuchał, no to wtedy wcześniej. Wiem, konkretna rzeczowa informacja. Nie ma za co. No ale prawda jest taka, że Samsung źle zrobił z tym czytnikiem linii papilarnych w Galaxy S8 i w Note 8 na 99% powtórzy ten błąd. W związku z czym pierwszym tak naprawdę smartfonem, który może w lepszym miejscu mieć umieszczony czytnik linii papilarnych od Samsunga, chodzi o flagowca, powinien być Note 9? Nie. S9 w sumie. No i Note 9. No nieważne, tak czy owak, nawet jeżeli Note 9 wyjdzie za 2 lata, to prawdopodobnie i tak wyprzedzi Apple, które szczuło nas tym czytnikiem linii papilarnych w ekranie, no i co? No i to, że iPhone 8 będzie miał Face ID zamiast Touch ID. Ludziom, którzy korzystali z funkcji rozpoznawania twarzy na przykład w Samsungu, nie muszę tłumaczyć, że to jest słabe. Ja swojemu Samsungowi pokazałem ziemniaka i odblokował się. Twarz. W sensie, a to nie był Huawei. Taki żart wewnętrzny, przepraszam bardzo. Ale Apple nie chce być uznawane za nieinnowacyjne. Kolejny świetny żart. Dlatego iPhone 8 będzie wyciszał powiadomienia, kiedy będziemy na niego patrzeć. No to jest dość logiczne. Jak patrzysz na smartfon i widzisz, że przyszedł ci SMS, no to nie musisz słyszeć, że przyszedł ci SMS, bo widzisz, że przyszedł ci SMS. Takie proste, a takie genialne! Zakrzykną fani Apple tylko dlatego, że nie ma łatki genialności przyczepić do czegokolwiek innego w tym smartfonie, no chyba, że kolor. Jest genialny ten. Miedziane złoto. Ale za to kolejny Apple Watch będzie miał LTE. What? Tak, LTE, czyli wreszcie stanie się choć trochę niezależny od iPhone'a. Pamiętam chyba wszystkie etapy, na których był Apple Watch. Na początku funkcjonował jako dodatkowy ekran z powiadomieniami z iPhone'a, ale tym jarali się ludzie, którzy jaraliby się w równym stopniu rzemykiem z logotypem Apple. Potem biegacze zaczęli się interesować Apple Watchem, ale szybko okazało się, że Apple Watch nie ma GPS-a i jest średnio pożyteczny, więc jeżeli chcecie wiedzieć, którędy biegliście z tym Apple Watchem, to i tak musicie wziąć ze sobą iPhone'a. No to jak bierzecie ze sobą iPhone'a, no to po co macie brać ze sobą Apple Watcha? Później Apple Watch dostał GPS-a i już można było z nim biec normalnie i wiedzieliście,
wiedzieliście, gdzie biegniecie, ale nie mogliście w połowie drogi się zatrzymać i zrobić sobie zdjęcia i wrzucić go na Insta, więc trzeba było brać ze sobą iPhone'a, żeby to zdjęcie z połowy drogi, spocony, popija wodę, ej, co tam u was, bo ja już jestem po połowie treningu, nie? No to trzeba było też wziąć iPhone'a, żeby wrzucić to zdjęcie. No a po co brać Apple Watcha, jak musicie wziąć iPhone'a? No więc teraz Apple Watch dostanie LTE, które pojawiło się w smartwatchu Samsunga jakieś 3 lata temu chyba pierwszy raz. No nie, może nie LTE, ale miejsce na kartę SIM. Nieważne, internet był w smartwatchach Samsunga już dawno temu. No to teraz to LTE pozwala wrzucić zdjęcie na Instagrama, które najlepiej zrobić iPhone'em, więc po co brać Apple Watcha, skoro i tak potrzebujecie iPhone'a, więc może za rok Apple Watch dostanie... Patrzę, no jakby to był... aparat do robienia ładnych zdjęć. I wtedy to tak. No, nie można wszystkiego mieć od razu, bo człowiek by zwariował. Skoro o wariowaniu mowa. Czy wiecie, co to jest ASMR? Krótkie zajęcia wyrównawcze dla tych, którzy nie wiedzą. I podczas gdy naukowcy spierają się, czy ASMR to bzdura piramidalna, czy tylko trochę bzdura, na YouTubie jest co najmniej kilka dziewcząt, takich jak na przykład ta, których filmy mają po 3, 8 czy 16 milionów wyświetleń. Cześć. To ja. Teraz będę delikatnie stukać paznokciami. A teraz piknę. Prawda, że cię to relaksuje? No więc mnie to nie relaksuje na przykład. Ale spróbujcie pod takim filmem ASMR napisać, że was to nie relaksuje, to skończycie gorzej niż Tiger na Instagramie. To jest po prostu ludzie, którzy powinni być zrelaksowani, ci fani tego ASMR-u, są strasznie pobudzeni. Może dlatego, że oglądają jakieś dziwne, to są niepokojące filmy z niepokojącymi dziewczętami. One są oczywiście ładne, ale są cholernie niepokojące, dlatego tym ludziom coś się w głowach robi i oni są... I IKEA postanowiła to wykorzystać. I wrzuciła na YouTube 25-minutowy film z szepczącą laską, która głaszcze różne rzeczy, które można kupić w IKEA, na przykład prześcieradło. I przy okazji szeptem podaje ceny. Zresztą, co wam będę opowiadał? Oto próbka. Now, let's explore the John Zio lamp. It's only $12.99 at your local IKEA. Powinniście teraz odczuwać takie przyjemne mrowienie i senność i być na dobrej drodze wyleczenia jakichś chorób psychicznych, chociaż nie to się mówi. Zaburzeń psychicznych, o. A wszystko dlatego, że jakaś laska w reklamie IKEA głaszcze prześcieradło. Proste rozwiązania są najlepsze. Dlatego Lenovo rezygnuje z androidowej nakładki i od teraz wypuszczane przez firmę smartfony będą działać na czystym Androidzie. I to nie jest tak, że Lenovo rzuca słowa na wiatr. K8 Note zadebiutował, co prawda nie u nas, ale z czystym Androidem 7.1.1 Nougat. Samym smartfonem nie ma się co za bardzo interesować, ale czysty Android to definitywnie krok w dobrą stronę. No definitywnie jak definitywnie, nie dla wszystkich graczy na tym rynku. Na przykład takiego Samsunga nie wyobrażam sobie z czystym Androidem, S8 powiedzmy. Ale Samsung wyraźnie idzie w kierunku rozwijania swojego własnego systemu i kiedy wreszcie rozwinie ten własny system, to pojawi się pytanie, czy jest więcej Samsunga w Apple'u, czy więcej Apple'a w Samsungu. Życia nie oszukasz. Tak czy owak, do tego czasu pewnie mnóstwo baterii wybuchnie, więc należy rynek obserwować z bezpiecznej odległości. Rynek chciwych graczy, jak mówi zeszłotygodniowy raport. Chodzi o raport organizacji Repair.org, która twierdzi, że firmy zajmujące się produkcją elektroniki robią wszystko, żeby ich produkty były nienaprawialne, nieulepszalne i żeby trudno je było rozłożyć na części w ramach recyklingu. Generalnie to żadna nowość i wszyscy wiemy, że gdyby można było w smartfonach wymieniać nie tylko baterię, ale też procesor, grafikę, RAM, to prawdopodobnie nasze smartfony wymienialibyśmy raz na 5 lat i to by było w naszym interesie, ale oczywiście nie w interesie producentów. Zresztą nie tylko o smartfonach mowa, popatrzcie na MacBooki, jakiś czas temu można było wymieniać podzespoły, teraz po prostu wymieniacie komputer. A propos takich... Słowa mi brakuje. No i co teraz? Praktyk. Dostałem na fejsie taki film. IGO, czyli Instytut Globalnej Odpowiedzialności. I ten Instytut Globalnej Odpowiedzialności stworzył film, który traktuje o tym, że surowce, które znajdują się w naszych smartfonach, pochodzą z reguły z miejsc, w których mieszkańcy są ubodzy, a koszt wydobycia surowców jest tani, więc wielkie koncerny te surowce wydobywają, zabierają je, żeby w lepszym świecie wyprodukować jeszcze więcej komórek, a w tym gorszym, z którego wzięli surowce, zostawiają po sobie głównie odpadki i zniszczoną przyrodę. Sami możecie ocenić, czy się z tezami zawartymi w tym filmie zgadzacie, bo umieściłem link tam gdzieś poniżej do tego filmu, ale ważna jest końcówka. Są tam m.in. takie hasła jak myśl, ogranicz konsumpcję, naprawiaj. To nie do końca idzie w parze z programem
który wam prezentuję, którym ciągle pokazuję wam nowe gadżety, które możecie sobie kupić. Ale do niektórych was zniechęcam, a do innych mówię, że nie warto, a jeszcze inne są za drogie. Także nie jest tak zupełnie najgorzej. Pamiętacie takie pasy do odchudzania w telezakupach Mango? Ja pamiętam Sauna Solution. To było chyba tak samo skuteczne jak leczenie homoseksualizmu elektrowstrząsami. Ale mam coś lepszego. I w sumie trochę związanego z elektrowstrząsami, ale delikatnymi. Opaska na głowę, która stymuluje wasz mózg w taki sposób, że obniża wam apetyt i przyspiesza metabolizm. I dzięki temu spalacie tłuszcz. Tak jak ten typ. I już nigdy ten tłuszcz nie wróci do was. Przecież to jest fantastyczne. Zakładasz sobie taką opaskę, ona tutaj ci bzz, bzz za uchem robi przez 45 minut, a ty sobie czytasz książkę, nie oglądasz YouTube'a powiedzmy i tak 3 razy w tygodniu nie robisz nic i tłuszcz znika i masz po prostu sześciopak na brzuchu i w ogóle piękne ciało. No to jest cudowne. A jak mówi stare crowdfundingowe powiedzenie, jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to ludzie na pewno na to się rzucą. Nie inaczej jest w tym przypadku. Twórcy opaski zgarnęli ponad 750% zakładanego budżetu, a do końca akcji został jeszcze miesiąc, także nic, tylko wyłożyć te 400 lub 500 dolarów i czekać na przesyłkę już we wrześniu. A do września, czyli przez najbliższe 3 tygodnie, jeść tylko ciastka. I tak się potem spalą, no więc co za różnica. 3 tygodnie jedzenia ciastek, a potem bzz, bzz, 3 razy w tygodniu po 45 minut. Skoro o jedzeniu mowa. Amerykańska firma wszczepiła chipy swoim pracownikom, żeby mogli im płacić w kantynie za jedzenie. Nie jest to pierwszy przykład firmy, która wszczepia chipy swoim pracownikom, ale szczerze mówiąc myślałem, że w ślady tej, która była pierwsza, nie pójdą następne. A jednak. Pracownicy spółki Three Square Market z River Falls w stanie Wisconsin, którzy zdecydowali się na wszczepienie chipa, mogą wchodzić do biura bez konieczności szukania karty magnetycznej, w zakładowej stołówce zapłacą bez wyjmowania portfela, zalogują się na swój komputer bez konieczności nadwyrężania palców. Zalogują się na swój komputer bez konieczności nadwyrężania palców? No to ja proponuję kolejne udogodnienia. Klucz do samochodu wszczepiany w dłoń. Zegarek wszczepiany do oka, żeby zawsze było widać godzinę. Chip wszczepiany nad ustami, który będzie mówił dzień dobry sąsiadom. No to ja rozumiem, jest taki chip do podcierania tyłka? Rozumiem ten biohacking, czyli sytuację, w której, nie wiem, wszczepiasz sobie w oko chip, który sprawia, że no, masz teleskop wokół. Rozszerzasz sobie słuch. Albo stajesz się nietoperkiem nagle, nie? Spoko. Pamięć RAM sobie wszczepiasz do mózgu. Fantastycznie! No ale wszczepianie sobie chipa w łapę po to, żeby nie wyciągać portfela z kartą płatniczą i dlatego, żeby nie nadwyrężyć sobie palców, kiedy wpisujesz dupa 1, 2, 3, 4, no to... A propos dupy. Nie dupy dupy, tylko dupy hasła. Jeżeli szukacie dla siebie nowego, warto wbić na tę stronę i wpisać swój pomysł i dowiedzieć się, czy nie figuruje jako hasło w ogólnodostępnej bazie haseł. Okej, może nie do końca jasno to wytłumaczyłem. Na świecie jest mnóstwo baz danych, które co jakiś czas wyciekają albo z jakichkolwiek innych powodów są ujawniane i tam z reguły w tych bazach jest użytkownik i hasło. I z takich odkrytych baz mogą korzystać najbardziej prymitywne programy, dzięki którym 8-latkowie hakują konta na fejsie swoich matek. Więc jeżeli jesteście taką matką albo obawiacie się, że wasze konto zhakuje 8-latek, to ta strona powiadomi was, że wasze hasło zostało już użyte i wyciekło 100 razy. A jeżeli was nie powiadomi, to wcale nie znaczy, że wasze hasło jest super, znaczy tylko, że nie jest bardzo złe. Ciekawe, jakie hasło ma Apple na Instagramie. Dołączyli w tym tygodniu. W tym tygodniu pojawił się oficjalny, po raz pierwszy, oficjalny profil Apple na Instagramie. Czyli wszystkie firmy były tam przed nimi. To zupełnie jak w innowacjach technologicznych. To była taka złośliwość średnio udana. To trudno. Bo trzeba przyznać, że Apple kiedyś dawało radę. A teraz, przynajmniej w temacie fotografii mobilnej, nie ma zamiaru odpuszczać. Ich materiały na Insta są rzeczywiście kozackie. Przynajmniej póki co. A skoro o Insta mowa, pojawiła się nowa opcja. Instagram pozwala dołączyć kumpla albo kumpele do swojego streama i streamować w dwie osoby. Niestety na razie funkcja jest testowana na wąskiej grupie. I ja do tej wąskiej grupy, jak się okazuje, nie należę, o czym przekonałem się robiąc swojego streama pierwszego, który miał pewnie z 5 albo 10 sekund i Instagram miał nikogo nie powiadomić o tym, ale i tak 10 osób mnie oglądało, jak robiłem takie... I koniec. Także... Ale wam może się ta wiedza przydać, ja i tak nie jestem królem streamów. Natomiast jest coś, co mam nadzieję, że wam się nie przyda, ale jest interesujące z punktu widzenia technologii i są to autonomiczne wózki inwalidzkie na tokijskim lotnisku. Panasonic testuje takie wózki na lotnisku Haneda. Testy się już podobno zaczęły i potrwają do marca przyszłego roku. Osoby niepełnosprawne będą mogły przy pomocy smartfona wskazać miejsce na terenie lotniska, do którego taki wózek je bez problemu sam zawiezie i uniknie przy tym kolizji.
i po wykonaniu zadania sam przemieści się w kolejne miejsce, w którym będzie potrzebny. Brzmi spoko, ale może się pojawić pytanie, a po co to? A po to, żeby uniknąć kosztów operatorów wózków inwalidzkich na lotniskach. Co może nas doprowadzić, skoro już jesteśmy na lotnisku, do pomysłu autonomicznych samolotów? Po to, żeby uniknąć kosztów pilotów samolotów. Ile można sobie na takich pilotach oszczędzić? 35 miliardów dolarów podobno. Cała branża mogłaby zaoszczędzić i z pewną nadzieją w kierunku takiego rozwiązania podobno branża spogląda. Samoloty i tak w sumie robią wszystko same w tej chwili już. Ale trochę jest przerażająca ta wizja, że nikogo nie ma w kabinie pilota. Z drugiej strony uspokajająca jest wizja, że nie ma w kabinie pilota nikogo z depresją. Z trzeciej strony chyba wolę jednak żywego pilota, no bo po co nam autonomiczne jakieś takie maszyny, skoro człowiek może się przebrać za siedzenie. Tak jak ten człowiek w tym samochodzie. Człowiek fotel. Człowiek, który jak głosi plotka, miał za zadanie sprawdzić, jak użytkownicy dróg reagują na samochód poruszający się po ulicy bez kierowcy. Ale myślę, że to po prostu ktoś, kto zawsze chciał być fotelem. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Jeżeli macie takie marzenie, żeby kupić sobie Pixela albo Pixela XL w tej chwili, no to Google ma promocję, obniżyło ceny i jednego i drugiego. Co prawda nie można oficjalnie zamówić Pixela ani Pixela XL do Polski, ale jeżeli zależy wam na tym Pixelu, to wiecie, co z tym zrobić. Co prawda kupowanie Pixela albo Pixela XL przed premierą Pixela 2 i Pixela 2 XL jest trochę jak kupowanie wspólnego mieszkania na miesiąc przed rozwodem. To lepiej już kupić po rozwodzie i po premierze, ale z drugiej strony. No, ale są ludzie, którzy oceniają Pixela 2 nadal, który jeszcze się nie pojawił, a coraz więcej na jego temat wiem. A konkretniej wiemy to, że Pixel 2 XL przygotowywany przez LG będzie tym lepszym, w miarę innowacyjnym smartfonem, natomiast Pixel 2, nie XL, przygotowywany przez HTC będzie niewiele różnił się od pierwszej wersji Pixela. No wiecie, grube ramki, pojedynczy aparat, ale za to brak wejścia sławkowego, w sensie nie wsadzicie tam mini jacka, no to jak ten Pixel 2 ma być do dupy, to może szarpa smartfon. No więc gdybyście się zastanawiali, to ja na podstawie tego, co przeczytałem i obejrzałem, raczej odradzam, bo tu niewiele zachęca, może poza ceną, ale ponad 370 dolarów za smartfon, który na górze nie ma ramki, ale za to na dole ma, zamiast zaokrąglonych rogów, ma rogi na ostro ścięte. Nawet nie muszę przechodzić do bebechów, które są zresztą średniopółkowe, żeby stwierdzić, że coś tu nie gra. To jest coś jak Meizu, trzecia część trylogii, chyba już ostatnia, ale... Plotki głoszą, że istnieje już Meizu Pro 7 ze Snapdragonem 835. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to będzie bez sensu i to jest bez sensu, więc czas kupić popcorn i rozsiąść się wygodnie, bo sytuacja może się rozwijać ciekawie. LG V30, czyli smartfon, który miał być tajemnicą do pierwszego dnia targów w Berlinie, pojawił się na materiałach promocyjnych, które, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, wyciekły. A ja niezmiennie z naiwnością godną 3-latka życzę smartfonom LG jak najlepiej, także V30 życzę przede wszystkim, żeby cena nie spadała, a wam życzę cierpliwości, żebyście nie zamówili za wcześnie, bo potem się okaże, że kupiliście o 1000 drożej smartfon, który mogliście mieć o 1000 taniej. Ale skoro powiedziałem o targach w Berlinie, kiedyś dawno temu w tym programie rzekłem, że kiedy będzie mnie stać, to zacznę jeździć na targi za swoje i wtedy będę niezależny. I nie powiem, że mnie na to stać, ale na IFA akurat jadę. Za swoje, niezależnie. Jestem youtuberem. Także... No. Oczywiście dziękuję bardzo wszystkim firmom, które mnie zaprosiły na te targi, żebym jechał z nimi. Ale wiecie doskonale, bo tłumaczyłem to już kiedyś, że taki system, w którym firma zaprasza dziennikarza czy też recenzenta i płaci za przelot, za hotele, za jedzenie, no to trochę mi się kłóci z dziennikarską rzetelnością, więc ja to tak rozumiem. Wiem, że inni mogą rozumieć to inaczej, a ja jednak będę się starał pokazywać to po swojemu. W związku z czym, drogie firmy, spodziewajcie się, że będę tam was odwiedzał i mam nadzieję, że to, że nie pojechałem z kimś tam, no to nie będziecie mnie traktować gorzej niż tak zwanych swoich dziennikarzy. Bo moi ludzie wam to zapamiętają. A do moich ludzi mam pytanie, bo będę robił, no dużo tam nagram, mam nadzieję, na tej IFie. Czy życzycie sobie jeden duży materiał, w niedzielę to będzie w połowie więcej targów, ale już wszystko będę wiedział na ten temat. Ten materiał i tak powstanie, nawet jeżeli go sobie nie życzycie. Czy życzycie sobie krótkich materiałów dodatkowo, które będą pojawiały się na tym kanale, ale mogą być irytujące, bo wtedy 5 materiałów 3-minutowych będzie się pojawiało w ciągu dnia przez 3 dni. To może zdenerwować, jeżeli chodzi o powiadomienia. Czy życzycie sobie takich krótkich materiałów na fejsie? Czy może życzycie sobie, żebym wrzucał takie materiały na inny kanał, który zasubskrybuje 10 osób, które mają totalnego świra i są takie tam... odpalone materiał, że jeszcze ta myszka super, no to wiecie, o co chodzi, nie? Tam będzie naprawdę już mocno geekowo momentami. Także możecie mi dać znać. Nie wiem, czy zrobię tutaj sondę, bo wiadomo, jak to jest z sondami. Są wolne. No i to jest 13
odcinek, co oznacza, że ta seria dobiega końca, co oznacza, że ja mam 2 tygodnie wolnego i widzimy się za 3 tygodnie w niedzielę, można to nazwać w formie tych weekend targów w Berlinie, chyba że coś się wydarzy, no ale mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy i rzeczywiście w niedzielę dostaniecie taką paczkę tech weekową z targów w Berlinie, a później we wrześniu ciśniemy kolejną serię tak jak należy. Muszę zrobić sobie te 2 tygodnie, bo jak widzicie nie ma żadnych recenzji, zupełnie po prostu zniknęły recenzje, siedzę za tym biurkiem jak taka, no... A to wszystko leży tam. A jest tyle do zrobienia, że koniec. Sezon się skończy, a ja będę deskorolki elektryczne kręcił. No przecież to jest, wszystko to się kupy nie trzyma. Natomiast trzyma się kupy to, co robi, przynajmniej takie mam wrażenie, to, co robi ekipa studentów z Hyper Poland. Byłem u nich dosłownie pół godziny przed tym, jak wpakowali swoją studencką kapsułę do takiego wielkiego pudła, które poleciało do Stanów i oni za 2 tygodnie będą w tych Stanach się ścigać w zawodach z innymi drużynami i tam w takim specjalnym torze, takim małym hyperloopowym torze, pomniejszonym. No i mam nadzieję, że wygrają, no bo Polska, nie? Tak. No, do zobaczenia za 3 tygodnie, wcześniej pewnie w różnych recenzjach, natomiast w przyszłym tygodniu w niedzielę i w kolejną niedzielę możecie, nie wiem, dłużej zostać na grillu czy coś. No, wakacje są, trzeba to wykorzystać. Nie mamy zwykłych hamulców tarczowych, hamujemy tylko magnetycznie i generujemy prądy wirowe w szynie, które nas zatrzymują, podobnie jak w super szybkich kolejach chińskich czy japońskich, maglewach i shinkansenach. Tu będą przymocowane takie długie belki z magnesami w układzie Halbacha i następnie siłownik, zsuwając się, będzie nam, nie zademonstruję, bo jest przykręcony, będzie nam to do siebie przybijał. A w środku jest szyna, do której właśnie, no bo gdzieś musimy te prądy wirowe generować, w środku jest szyna, aluminiowa, taka mniej więcej jak powiedzmy w kolejnictwie, tylko dużo, dużo cieńsza, taki teownik. I do tej właśnie szyny zbliżamy nasze okładki i o, tam są generowane prądy wirowe i zatrzymujemy kapsułę w ten sposób. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, co mają inne drużyny, bo wszystko to jest dosyć zakamuflowane, tajne. Te drużyny się tym nie chwalą. Jest to bardzo duże wyróżnienie, że jako jedna z 4 drużyn z Europy mogliśmy dostać się do tego konkursu. Szczególnie, że zgłosiło się ponad 1000 ekip. Kolorowo jest, kolorowo. No właśnie widziałem tam w środku, teraz nie widać tego, ale mocno walczyłeś przy amortyzatorach. To jest ten moment, kiedy macie pół godziny i musicie oddać kapsułę. No, czasem się tak zdarza. W różnych projektach się działało i tak naprawdę, no... Jeszcze tak ciekawe i kolorowe jeszcze nie było, także, ale damy radę. Kapsuła Hyper One ma bardzo podobny kształt do naszego i jest około 3-4-krotnie dłuższa, więc można sobie wyobrazić, jaki gabaryt ma. Realnym transportem dla ludzi myślę, że to jest kwestia najbliższych kilkunastu lat. Chociaż za lat 5, jeśli nie mylę się, albo 7, na Expo w Dubaju zażyczono sobie pierwszą nitkę Hyperloopa między Arabią Saudyjską i Dubajem. I Hyperloop One, czyli ci, którzy ostatnio rozpędzili tą kapsułę do tych 301 na godzinę na 500 metrach, 309, właśnie mają umowę, że mają na to Expo stworzyć pierwszy działający Hyperloop. No i aktywnie nad tym pracują. Kiedy lecicie do Los Angeles? W poniedziałek 21 sierpnia. Kiedy się odbywają zawody? W weekend po tej dacie, czyli 25-26 sierpnia. Czyli już w niedzielę będziecie wiedzieli, czy wygraliście, czy nie? No, przyszło, no tak. Tak, super. No, no tak. To życzę powodzenia. Dziękujemy.